Tomku, nie wiem czy wiesz, ale taki heavy metalowy zespół Grave Digger, który bardzo lubię, nagrał kiedyś taki utwór zatytułowany The Ballad of Mary Queen of Scots. I jest to super utwór. Super, to może nagrywając ten utwór, myśleli o tym, żeby zakopać na nakład jakiegoś filmu pod ziemią. Nie. Utwór jest super. A czy ten film jest super? Nie, po prostu tutaj nie będziemy was oszukiwać. To będzie krótka danka, bo ten film troszeczkę nas poirytował. I stwierdziliśmy, że w sumie nie chcemy nagrywać materiału osobnego o tym filmie. Co słyszycie, Joanna ziewa w tym momencie, więc to jest dobrym znakiem. Znaczy, Nie dlatego, że jest to dobrym będzie. znakiem, ale Bo z to czym będzie. się to łączy? Tak, łączy się to mianowicie z tym, że dostaliśmy film o Królowej Szkotów, o Marii Stuart i o Elżbiecie, która jest aktualnie królową. I one razem w sumie zaczynają walczyć o tron Wielkiej Brytanii, bo one się albo zjednoczą, albo się nie zjednoczą. Spoiler, nie. Słuchaj, masz film, który jest dramatem kostiumowym. Gra w nim Saoirse Ronan, gra w nim Margot Robbie i cała reszta to tam jakieś płotki, nie? No i ładne chłopaki grają jeszcze. No dobrze, to tego nie zauważyłem. I mamy coś, co wygląda na solidnie przemyślaną konstrukcję. To znaczy, mamy dwie bohaterki, które od samego początku ze sobą zestawiamy, bo mają inne troszkę ideały, troszeczkę czegoś innego chcą, są na innym etapie swojego życia i one prędzej czy później muszą się spotkać, pogadać, podyskutować, być może coś tam więcej porobić i zdecydować, co tu się właściwie ma wydarzyć więcej. No, czy może być coś bardziej nudnego? Niż ten film, ciężko jest mi to sobie wyobrazić. Prawdopodobnie wszystkie pieniądze świata. Tak, to też mi nachodzi takie troszeczkę porównanie, ale wiesz, co jest najgorsze, że ten film się całkiem nieźle ogląda. No bo on wygląda ładnie. Tak. Problem z wszystkimi pieniędzmi świata polegał na tym, że on niczym nie nadrabiał. Że on był po prostu beznadziejnie nudny i nie było się czym ratować. No i tutaj jest sytuacja podobna, bo ten film ogląda się dobrze. No nie, no właśnie sytuacja nie jest podobna, Nie, a dlatego ja to mam. że film jest beznadziejnie nudny, ale jednocześnie w miarę fajnie wygląda i możesz się ratować tym, żeby nie umrzeć z nudy, że możesz patrzeć na kostiumy, możesz patrzeć na zdjęcia. No i Maria Królowa Szkotów to jest właśnie to. To No. wygląda całkiem nieźle. To zgodziliśmy się, tylko mi zaprzeczyłaś. Zgodziliśmy się pod tym względem, że nie można tego filmu w 100% porównywać do wszystkich pieniędzy świata, dlatego że we wszystkich pieniądzach świata nie masz się czego uchwycić. Tam nie ma fajnych zdjęć, No nie, tam, nie, no nie. właśnie, o to mi chodziło, że masz film beznadziejnie nudny, który niczym innym nie nadrabia. A Maria Królowa Szkotów nadrabia tym, że zdjęcia są fajne i kostiumy. I aktorki dają niezłe występy. Bo no, mi się tutaj przede wszystkim podobało to, co robiła Saoirse Ronan. Mnie przekonywała, aczkolwiek wiem, że jej rola jest traktowana raczej jako nieudana i przesadzona. Że reżyserka, która zresztą jest debiutantką, troszeczkę za bardzo jej popuściła. Wszyscy chwalą Margot Robbie, która tutaj no, nie przypomina siebie. No Jest nie. fajny pomysł na jej przede wszystkim wygląd, na to, jak ona ma Ona mi się wyglądać, nie? kojarzyła z tobie się kojarzyła z Johnem Deppem, mi się kojarzyła z Heleną Bonham Carter z Alicji w Krainie Czarów i Królową Kier. No bo to jest taki, coś to musi chyba przypominać. To nie ma innej opcji, że to nie ma być jakieś tam odwołanie, ale ja chyba mówiłem, że ona zagrała lepiej Johnny'ego Deppa niż Johnny Depp ostatnio, nie? No właśnie, no bo to tu jest tutaj coś takiego. Ale to tam pół biedy, że ta historia się wlecze, że tam nie ma żadnych sensownych punktów kulminacyjnych, że sceny batalistyczne są prześmieszne. Okej, ale mnie ten film najbardziej wkurzył wiesz czym. No tym dziecięcym feminizmem. Takim staroświeckim, a jednocześnie dziecięcym feminizmem, który po prostu pokazuje facetów jako debili, a kobiety jako te, które potrzebują facetów tylko, żeby rządzić, bo one lepiej wiedzą, czego chcą, a jednocześnie patrząc na przykład na Elżbietę, kompletnie nie wiedzą, czego chcą. To jest po prostu takie, pokażmy facetów, którzy są debilami, którzy zdradzają, którzy robią złe rzeczy i w ogóle są najgorsi na świecie i to już będzie feminizm. I to mam No. wrażenie, że to nam tak wpycha do gardła, że ej, patrzcie, patrzcie, bo Maria, tutaj Królowa Szkotów, ona jest taką fajną postacią. I co wyście z nią zrobili, faceci? Co wy jej, jak wy ją skrzywdziliście?
No niestety tak, niestety ten film może być szkodliwy społecznie pod takim względem, że będzie utwierdzał niedouczone osoby w tym, że feminizm opiera się na nienawiści do mężczyzn. No bo niestety tak to tutaj wygląda. Nie ma absolutnie żadnej postaci męskiej, która ma tutaj coś do roboty poza byciem złym. No jest tam zaufany. Okej. To też jest inny wątek, ale że ten... on nie, no właśnie, on nie jest tutaj stereotypowo męski, on jest stereotypowo zniewieściały, tak. I on pokazuje w tym filmie, utwierdza nas w tym, że według scenarzystów, według reżyserki, mężczyzna musi się pozbyć swoich męskich cech i przyjąć damskie cechy, żeby być postacią dobrze postrzeganą. Tak, i to jest kolejna rzecz odnośnie tego właśnie traktowania tutaj mniejszości, powiedzmy. Tak, w zasadzie to jest mniejszość. Ale tutaj ten film jest na siłę to, co nazywają w Stanach whitewashingiem. To znaczy, on jest po prostu, ej, słuchajcie, tutaj musimy być tak bardzo tolerancyjni, dorzućmy kogoś ciemnoskórego. Więc połowa plebsu jest ciemnoskóra i jeden dyplomata, któremu nic się nie udaje. Nie mamy żadnej Azjatki. Ej, dorzućmy jedną ze służek, żeby była Azjatką i ona, to się przyda, bo nikt nie zauważy, że w ogóle coś takiego tam jest, nie? I dorzućmy jakiegoś geja, to zróbmy takiego ukrytego jeszcze, żeby był. Zróbmy jakiegoś transseksualistę, niech taki się pojawi, on będzie postacią pozytywną. I w ogóle Oscary są nasze. No to możecie dostać sobie Oscary za kostiumy? Chyba? I za makijaż, charakteryzację. I to tyle. Chyba. No, makijaż, charakteryzacja rzeczywiście jest spoko, natomiast jeśli chodzi o kostiumy, no to i tak faworyta zostawiła Marii Królową Szkotów w połowie drogi. No, zdecydowanie. Tak jakby, nie wiem, w zeszłym roku nie dać Nici Widmo za kostiumy, nagrody. To gdyby tutaj faktycznie Maria Królowa Szkotów dostała Oscara za cokolwiek chyba, to byłaby coś tego typu. No, wkurzylibyśmy się. No, ale tak. Z drugiej strony Bohemian Rhapsody też dostało swoje nominacje, pewnie jakąś nagrodę dostanie. Oj, więc... wchodzimy na zły rejon. Jadno, uciekajmy, zanim więc pogrążymy się w rozpaczy. Dziwić. No nie, dobrze. Jeśli chcecie zobaczyć film, który jest nudny, bardzo schematyczny i jeszcze szkodliwy społecznie, ale wygląda nie najgorzej i jak lubicie kostiumowe, to w sumie może wam się spodobać. To idźcie na Bohemian Rhapsody. No, Marii Królowej Szkotów po prostu nie polecamy, odradzamy. Nie. I... Zostańcie w domu i poczytajcie Wikipedię. No, to więcej się dowiecie. A może jakiś serialik, podobno na Netflixie albo jest posłuchajcie niezły. Gravediggera, też będzie spoko. Tak, to będzie nasza puenta. Dobrze, to my się żegnamy i mam nadzieję, że nie będziemy musieli więcej wspominać o tym filmie. Przy jakichś Oscarach czy czymś takim. Oby. Okej, okay. No to pa. No to pa, do zobaczenia. Uciekajcie od kin.